leniuchowanie, ale oczywiście w otoczeniu i klimacie muzycznym. Całe Narodowe Centrum będzie tętniło muzyką i życiem. Oczywiście będzie siesta na tarasie, koncerty to główna scena amfiteatru oraz kino plenerowe to będzie teren zielony przy amfiteatrze. Wraca znany i lubiany format Siesta na tarasie. Już 2 lipca w sobotę zapraszamy na kolejną edycję. Będzie nam uświetniał wieczór zespół Kols, a zaczniemy leniuchowaniem i też leniuchowaniem będziemy wakacje kończyli, bo druga siesta będzie 20 sierpnia i tutaj będziemy się bawić razem z miętą. NCPP to oczywiście zabawa także i muzyczna, choć i nie tylko, bo na wakacje Państwo mieliście różnych, dużo pomysłów. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o wakacje w tym roku? Oczywiście koncerty to jest najważniejsza część naszej działalności i będzie w tym roku naprawdę intensywne koncertowe lato. Nie tylko Ralf Kamiński i tutaj polecam się śpieszyć, bo bilety się już kończą, ale również Paweł Domagała, Baj mi Beata, będzie Cortez. Ja osobiście polecam bardzo projekt Zalewski, MTV Unplugged. Myślę, że będzie to wyjątkowy wieczór. Oprócz tego nie zabraknie również koncertów hip-hopowych. Będzie Kizo, będzie Malik Montana, Żabson, Oki, więc będzie też coś dla młodszej widowni i myślę, że będzie bardzo gorąco. A ponieważ to nie tylko koncerty, to oczywiście zapraszamy też na kino pod lamą i tutaj bezpłatne projekcje filmów o tematyce muzycznej.